Tomasz Hajto, dzień dobry. Dzień dobry. Poważny pan Tomek. I Roman Kołten, człowiek, który no tutaj przebija Macadamian Girl, Ma Fashion i wszystkie inne liderki. Nie no, chciałem przypomnieć Czesiowi, że były wielkie turnieje, mundiale. Żyjemy mundialem. Ale to nie mówię, że nie żyjemy młodzieżówką. Dzisiaj cię też przepytamy, co tam. Romek, co tam to ty miałeś koszulkę 7-4, 7-8. To jest 8-2. Masz jeszcze 8-6? Mam. I potem co, przeskakujemy od razu do Korei? Czy potem 16 lat czy lecą te koszuleczki bez Polaków? Zastanowimy się. A skąd ty w ogóle masz te koszulki? No, można kupić na internecie. Nie jest to łatwe, ale można gdzieś kupić. Wiesz, 8-2 no to turniej jednak naszego dzieciństwa. Musisz mieć niesamowity mental, że ty wejdziesz od pierwszego dnia do szatni i nawet kosztem tego, że pięciu powie, ty jakiś psychol z Polski przyjechał i tutaj na każdym oni treningu... Nie powiedzą, że psychol. Oni powiedzą, z nim się da coś wygrać. Mati, oni nie powiedzą, psychol to był u nas w Polsce, powiedzieli. Za granicą powiedzą, z nim coś się da wygrać, bo widzą, że jest pewny siebie, że popełnił błąd, on zaraz gra dalej, on się nie przejmuje, on nogi nie cofnie. Ja miałem takie sytuacje sam czasami, że musiałem wybierać... Szalkę. Ja słyszałem, czy to legenda, czy prawda, jak ustawiłeś w szatni na dzień dobry Olafa Tona. No, nie w szatni, na boisku akurat była sytuacja. No, sorry, ja już byłem 3 lata w Niemczech, znałem język. Nie, umówmy się, szedłeś do Schalke jako rezerwowy. No, szedłem do Schalke, nie wiem, czy chyba miałem być zmiennikiem, no, ale sobie tak przyszedłem, mówię ty. No. Ale mówi tak, zmiennicy, obejrzałem 10 odcinków polskiego serialu. Cztery sezony. No i taką miałem sytuację stykową na pierwszym treningu, nie? No i tak akurat była taka stykowa piłka. Nogi nie cofnąłem, wręcz inaczej ją dosyć mocno wyprostowałem. Ten stał, od słowa do słowa, ja powiedziałem, słuchaj, ja tu przyszedłem grać i to będzie moja pozycja. Wszyscy się popatrzyli, nie wiedzieli, co jest grane. Ale miałem takie sytuacje, to tak szczerze powiem, miałem stan zapalny kaletki kolanowej zaraz przed pierwszym meczem. Pamiętam, debiut był z FC Köln u siebie na starym stadionie. I po 11 zastrzyków brałem dziennie, tak? Bo bałem się, że jak przed tym pierwszym meczem odpuszczę trening, to mnie nie wystawi w tym pierwszym meczu. A wiedziałem, że mamy dobrą drużynę i jak to odpali, to 4 miesiące będę czekał na szansę. Ja pamiętam, że trenowałem kulejąc. Notabene strzeliłem bramkę samobójczą właśnie, bo mi się to kolano zablokowało w meczu z FC Köln. Możecie sprawdzić. Wygrywaliśmy 2-0 w 80. Tak, zaraz sprawdzimy. W 7 minucie, ty to pamiętasz, więc nie musisz sprawdzać. Nie bądź już szczypliwy przed świętami. Spokojnie, mamy jeszcze tydzień do świąt. No i wiesz, taki zawodnik Czesiu, nie będę wymieniał nazwisk, bo wiadomo, że... właśnie, wymień. Nie będę wymieniał nazwisk, bo dzisiaj gdzieś tam obracam się tak samo w tym środowisku, ale dzisiaj Przepraszam, takie... Ty jesteś opinionistą Cafe Football i musisz tutaj konkrety nam serwować. Zapomniałem, ale dzisiaj są takie relacje, że czasami widzisz, oglądając mecz, że ktoś gra słabiej. Jedną rzecz na koniec, jedno zdanie. Ja specjalnie oglądałem ostatnie spotkanie Ligi Włoskiej, żeby zobaczyć kogo. Obejrzałem. Powiem ci, wykupiłem stację, na której mogłem to obejrzeć i powiem szczerze ci tak. Kownacki, którego pamiętam z Lecha, był utalentowany i ulany. Zobaczyłem we Włoszech Kownackiego, może ulany to przesadziłem, ale miał baby fat miał. Kownackiego, którego zobaczyłem teraz po tym okresie we Włoszech, to jest zawodowiec. On wygląda już naprawdę, widać, że ten trening włoski mu, on nabrał taki... Nie, przeszło mu stąd tu. Przeszło mu stąd do góry, ale ja poważnie mówię. Z Czesiem siedział na trybunie w ostatnim meczu przez kontuzję. Mam rację, widać to? Tak, no sorry, no to czyli w Lechu nie mógł nikt na niego wpłynąć, żeby szybciej się rozwijał i już w Polsce tak robił? Tomeczku, Poznań miasta doznań, wiesz jak to jest. Okay. Nie no, dobra. To był z mojej strony komplement, że on się rozwinął. Ja powiem, Tomek, wiesz co, jak pojechałem latem do niego na zgrupowanie, do Dawida, żeby z nim porozmawiać i do innych jeszcze zawodników, to... To już się nie wstydził rozebrać. Na obozie już 3 tygodnie mieli zgrupowanie. Gdybyś w Polsce powiedział komuś, że pojedziemy na 3 tygodnie na zgrupowanie... To wiesz, co by ci powiedziałem. To by powiedział, że no, część by miała inne plany. Ale były 3 tygodnie na obozie, Dawid dojechał w trakcie obozu. Już tam było widać, że ciężki trening i te efekty, jak ty mówisz, wizualne były widoczne. Ale nawet powiem o tej sytuacji z tego tygodnia. Miałem okazję być na meczu Fiorentina z Sampdorią. Dawid na ostatnim treningu uderzał bramkarzom i coś go lekko zakuło w miejscu dwugłowym i mówi, że wszystko jest okej, ale to bramkarze donieśli do trenera, powiedzieli trenerze, coś tam go zakuło, żeby lepiej uważać i tak dalej. No oczywiście Dawid powiedział trenerowi, że coś się stało, trener uznał, że nie zagra, ale to nie było tak, że nie zagrał i w dniu meczu już miał wolne. Natomiast Mati, jeszcze jedno zdanie o tej konkurencji w Sampdorii. Zapata, my tak łatwo mówimy, Zapata. Ja rozmawiałem z Kownackiem, mówi tak, ja nie widziałem tak silnego fizycznie piłkarza w życiu.
w życiu. A Kownacki dużo widział, bo był na turnieju Euro, grał w pucharach europejskich, trenował z różnymi piłkarzami w Polsce, prawda? Dziś mówi tak, tak siła fizyczna przy... Mówi, tak się zastawia, że ja po prostu... Kownaś jest zupełnie innym piłkarzem. No, Romek, no, on ma udo jak Dom Bartek. Słuchaj, jedna rzecz. On jest piłkarzem, który jest własnością Napoli, prawda? Zmienił całkowicie myślenie. Nie jest to zawodnik. Nie dawał wywiadów, tylko trening. Tak, tylko trening. Mówi, że trener Gianpaolo to jest taki trener, który fantastycznie pracuje, ale rzadko rozmawia z zawodnikami. Teraz właśnie w środę na porannym rozruchu Dawid mówi, że pierwszy raz miał okazję dłużej porozmawiać z trenerem, bo był na tym treningu indywidualnym i porozmawiał z nim troszeczkę łamaną Włoszczyzną. Tak, z Włoszczyzną. No i pytał go i mówi, Dawid, spokojnie, bądź cierpliwy, czekamy tutaj, wszystko będzie dobrze i tak dalej. I to też go tak troszeczkę zbudowało w tej całej sytuacji. Stoisz bokiem, zobacz, nie możesz iść w 16 na raz. To są Matii sytuacje. Zrzucasz se zawsze zawodnika, który na ciebie idzie na tą nogę, która jest twoją lepszą do ślizgu, tak? No to są takie szczegóły, szukasz kontaktu takiego z własną ręką, z własnym ciałem. To są, panie Tomku, te... Detale, no, bo nie możesz się obrócić przy zamachu przez drugie ramię, bo jak się obrócisz przez drugie ramię od piłki, Czesiu, wiesz dobrze, jak cię nawinie w drugą stronę... Idę sobie do programu, miałem taką myśl, mówię, ale powiem to teraz, bo później może się mieć okazji, wiesz co, ja mówię to w dobrej wierze, żebyś mnie dobrze zrozumiał. Uważam, że masz trochę czasu, są umiejętności, tutaj techniczne możliwości Polsat czy PZPN, że ty jako człowiek, który grał na dobrym poziomie i w lidze, i w klubie, nie, i w reprezentacji... Nie, Tomek, wiesz szczerze, Tomek, żebyś pokazał 10 ćwiczeń Tomasza Hajty i było nie iść na raz, obróć się, z tymi komentarze, z tym... I Tomek, ja powiem ci, że to jest robimy lepsze... Robimy to, Truskawka TV, Truskawka TV i 10 wiesz. Proponowałbym te... Tomek, 60 tysięcy ludzi było na trybunach, się nie zaczerwieniłem. W prezentacji, gdzie komentowałeś, mówisz do Kamika Glika, ustaw się bokiem, nie iść na raz i tak dalej. Ja ale myślę, ty się że... żartujesz teraz, czy nie, poważnie mówisz? Nie, poważnie, Mati, ja mówię poważnie, bo do czego zmierzam, bo łatwo Dekalog jest... Hajty. Wszystko, niech to się nazwę można wymyślić przez internet, Twitter zaraz podpowie dokładnie, jak można by to nazwać, ale ja myślę, że bo dzisiaj bardzo łatwo mówimy, że to jest źle, narodowy model zły. Pokaż młodemu chłopakowi. Pokaż, na swoim przykładzie, pokażę swoje mecze, można otworzyć, pokazować, ja się ustawiałem tak, a teraz bym to zrobił tak, ubieram cię ładnie w dres, czy Polsatu, czy PZPN, czy reprezentacji. Tomek, mówię to w dobrej wierze. 10 ćwiczeń Tomasza Hajty. Nie musi być 20. Znaczy niech będzie 10 ćwiczeń zachowań. W odpowiednich strefach, jak się powinien zachować. Rękę przed niego, rękę tu. Bo ja tak szczerze mówiąc, to nasza piłka nie bierze nic od waszego pokolenia zawodników, którzy grali, coś znaczyli w Europie. Byłeś ty, Tomek Wałdok, Piotrek Świerczewski. Mógłbym wymieniać to pokolenie, które wyjechało i wszyscy grali się. Niech Świerczu nakręci 10 ćwiczeń dla bocznego pomocnika. Ja pamiętam, dla środkowego pomocnika bocznego mówiłeś, bo grał na boku, bo Jurek Brzęczy grał na środku. Ja mówię kiedyś, że Piotrek Świerczewski mówi, Piotrek mówię, musisz uważać w środku, pracując rano w Lechu, musisz uważać, bo ten jest szybki i dobrze skacze. Mówi, nie ma znaczenia, że jest szybki. Ja mówię, no ja zawsze kierunkowska z przedniego wkładam, on nie będzie szybszy ode mnie, ale dobrze skacze. On mówi tak, on mówi, że dobrze skacze. Nie, to ja robię to. Trzymam rękę tutaj, wyżej ode mnie nie skoczy. To są takie rzeczy subtelne, ale bardzo istotne z punktu widzenia gry i strategii. Proste ręce Piotka, zawsze tutaj... można było w nos dostać. Tak, ale widzieliśmy przykład straconej naszej bramki z Finlandią. Tutaj mówiłeś, że brakowało kontaktu i tak dalej. I myślę, że można by coś fajnego zrobić i to było z korzyścią dla wszystkich, jeśli coś takiego by kiedyś powstało. Robimy to. No to naprawdę, wiesz, czasami nawet myślę, że jakiś młody pomocnik czy młody obrońca zobaczy takie pewne zachowania na wideo, to się utrwali. Musimy dzwonić do Zbyszka i wierzę, robimy pomysł. Wierzę, że ludzi jest wzrokowcami, prawda? No tak, że muszą to zobaczyć, nie teoretycznie usłyszeć 5 razy. Ale jeszcze jak Tomek to skomentuje odpowiednio właśnie, uderz z kija i tak dalej, no to... No ale dobra, ale z kija to wiedziałeś od razu, co? No wiedziałem, ja wiedziałem. Twitter jest niemożliwy, Twitter od razu reaguje, Twitter podpowiada. Jest już tutaj jakby kilka koncepcji, jak nazwać... Tomek, ten zestaw twoich ćwiczeń dla obrońcy. Na przykład pojawiła się taka bardzo ciekawa nazwa. Paleta czy Pauleta zagrań defensywnych. cały czas, mam wiesz. Do odgrzewanych kotletów i kogoś zakompleksionego, kto nie, to napisał. Ja to chodzi, z dystansem, z uśmiechem. Sam powiedziałeś, 62 mecze reprezentacji? Są. 50 dobrych? Na pewno. Pięć bardzo dobrych? Myślę, że tak. Trzy przeciętne?
Cztery słabe, tak? No jeden bardzo słaby. No, ale tak poleciłbym jemu temu, co to napisał, żeby jeszcze raz ten mecz oglądał i zobaczył, kto zawinił przy bramkach, bo tak trochę tam i ominęliśmy wiceprezesa i ominęliśmy kogoś tam jeszcze, także ja ten mecz oglądałem parę razy. Dobra, myślę, że ominęliśmy mocno Wałdocha. Ja powiem szczerze tak, żeby popełnić błąd, trzeba tam pierwszy jechać. Ale to było dobre, ładne to ci wyszło. Ominęliśmy wiceprezesa. No tak, żeby pojechać i zrobić błąd, to pierwsze tam trzeba w ogóle... Pojechać. Nie, pierwsze tam w ogóle trzeba się dostać, potem pojechać w tej 18, a potem w 15, żeby grać. Torman też nie pomógł. Proszę? Torman też nie pomógł. Nie, no popełnialiśmy błędy, no ale to znowu jest grzebanie, jak ja to mówię, w sytuacji takiej, gdzie tam chyba jako jedyny ja wstałem i powiedziałem sorry, przykro. Był to mój najsłabszy okres, bo z tego co pamiętam, to eliminacje wszyscy nas całe chwalili i było fajnie. No jak jest źle w piłce, to też trzeba... Byłeś wtedy taki troszeczkę jak Kownacki w Lechu, nie? Na tych mistrzostwach. No, słuchaj, no, jeżeli grasz, uprawiasz sport profesjonalnie przez 20 lat, przez 20 lat masz jedną kontuzję, to jest taki szok dla organizmu, kiedy cię wkładają w gips na 3 tygodnie, wracasz i drugi raz masz odnowienie kontuzji i idziesz w gips na miesiąc, no to życzę każdemu, żeby się pozbierał, jak siedzisz w domu i wydaje ci się, że to dalej wszystko będzie szło tak, jak szło. A tam się okazuje, że jednak siedzenie i brak ruchu, organizm mój akurat inaczej reagował, no i tam było z 8 kilo na pewno nadwagi, czego nie byłem w stanie zrzucić, nie? No to już też trzeba mieć stanąć do sytuacji i powiedzieć, bo z tego co pamiętam, to też jedyny po meczu chyba wyszedłem i coś powiedziałem, no więc... Trzeba być z przodu, jak się wygrywa i też trzeba umieć coś powiedzieć po porażkach. Spokojnie, dystans. Ja mam dystans, jakbym nie miał dystansu, to bym wyszedł z programu. Dzisiaj jesteś panem ekspertem, już się w ogóle niczym nie przejmuj. Słuchaj, czy to jest Birmingham albo Norwich, czy inne kluby? To nie jest Birmingham, nie, jest to Norwich City i jest to Nottingham Forest. Więc no to widzisz, straciliśmy 30 sekund niepotrzebnie. No. No bo nie. No dobra, niech wam będzie, niech wam będzie. Krystian, z mojej strony to tyle. Dziękuję bardzo. Jeszcze jedno pytanie od starszego kolegi, pana Tomasza Hajdy. Cześć Krystian, jedno pytanie mam. Czy jak cię motywuje ta sytuacja z finałów Mistrzostw Europy w Polsce, kiedy nie zagrałeś żadnej minuty u siebie w kraju? No przede wszystkim przeciwko Anglikom, gdzie na pewno chciałeś się w takim spotkaniu pokazać. Czy motywuje cię do tego, żeby wszystkim powiedzieć, nie, myliliście się, ja jestem na tyle dobry, że powinienem grać i powinienem być pierwszoplanową postacią na tych mistrzostwach w Polsce? Chyba bardziej myślałem mocnym w trakcie tych mistrzostw. Jak nie zagrałem w pierwszym meczu, motywowałem się, dobra, nie zagrałem w drugim meczu. Czekaj, bo chyba PZPN zakłóca. Zabronił dwa mecze i śmiejemy się, że kolejny mecz Grabary będzie ostatnim, bo po dwóch znowu coś będziemy mieć. Ale Grabara, wbrew temu, co się o nim sądzi, co się mówi, bo też się nasłuchałem, naczytałem, między innymi jego Twittera też przed pierwszym powołaniem, że to jest taki czynny chłopak. My nie mamy żadnych problemów z Kamilem. Dużo mówi, ale też dużo robi na boisku. To nie jest tak, że dostał miejsce za darmo. Naprawdę w treningu się prezentuje fantastycznie. I ktoś, kto będzie miał kiedyś okazję go zobaczyć, bo jak się patrzy na chłopaka, który ma prawie 2 metry wzrostu, ale oceniasz go, jak się zachowuje na treningu, jak sprawny jest przede wszystkim, jak broni świetnie te dolne piłki, to widzisz, że mamy do czynienia z dużym talentem. Ale jak się potoczą jego losy, chciałbym, żeby jak najszybciej bronił w Liverpoolu, ale też no, trafił do wielkiego klubu. Mówi, że trener Gerrard jest dosłownie mówi, zakochany w jego graniu. I że dobrze, że nie w jego dziewczynie. zostanie pierwszym trenerem, to na pewno dostanie szansę, ale przed nim daleka droga, jeszcze wiele zlotów i upadków. Słuchajcie, dziękuję za dziś. Umawiamy się na spotkanie, nie wiem, albo po Litwie, albo przed Litwą. Już na koniec eliminacji. Nie, no to już, na Litwie. Nie, już to na Litwie. Już idą w stronę Adama Nawałki, raz na 2 lata do telewizji. Jak to się wszystko szybko zmienia. Czesław Michniewicz, bardzo serdecznie dziękuję. Teraz 21, Tomasz Hajto, Roman Kołtyn. Chcecie we dwóch jakąś dogryweczkę króciutką, czy nie? Przemy czy zawsze. Kończymy to? Muszę wiedzieć. Kończ waszmość. Co? Kończ waszmość. Dobra, nie chcą dogrywki. Trener na samolot, Tomek do pociągu, Roman do dzieci. Dziękuję bardzo. To było wydanie magazynu Cafe Football. Spokojnej niedzieli. Spotykamy się w Wigilię, w Sylwestra. Potem będzie przerwa, także musicie z nami być i za tydzień, i w tę ostatnią niedzielę kończącą 2017 rok.